No to jest zima. Połowę Facebooka wrzuca zdjęcia i się cieszy, druga połowa pisze, no przecież widzę przez okno, że jest śnieg. A ja Wam powiem, że jest jakaś dla mnie totalna magia w padającym śniegu. Ja to po prostu kocham, bo totalnie wracam do czasów dzieciństwa, do tego uczucia spokoju, radości, tego wyczekiwania na święta, na te prezenty. Oczywiście nigdy właściwie nie dostałam takich, jak chciałam, ale i tak cieszyłam się jak dziecko. No a potem nagle zaczynamy myśleć o pierogach, oknach, teściach, ratach na te wszystkie prezenty. I ta cała radość gdzieś umiera. No i pytanie, czy da się w ogóle coś zrobić, żeby pozostać przy takich świętach, jakie sobie wyobrażamy, do jakich tęsknimy? Czy my możemy w ogóle święta zrobić po swojemu? Ile jest tych ograniczeń w ogóle i w nas, i w świecie zewnętrznym, który nie pozwala nam czuć tej radości, które nam to odbiera? A my w tym podcaście, na którym będzie absolutnie wyjątkowy i absolutnie idealny na tą rozmowę gość, Tomek Karolak, będziemy rozmawiać o tym, jak właśnie zdjąć to napięcie, jak zrobić, żeby te święta były takie nasze, po naszemu, a nie, jak ostatnio usłyszałam od znajomego, no dobra, zje się tą kolację, a potem dwa dni się dogorywa i ma się nadzieję, że to już się skończy. No kurczę, nie tak to ma być. Dlatego zapraszamy Was na ten podcast razem z Tomkiem Karolakiem i powiemy też o takim specyficznym prezencie, który możecie dać swoim bliskim, a który myślę, że może być najpiękniejszym prezentem w ich życiu. O tym też Wam właśnie powiemy. No i nasz zamysł jest taki, żeby ten odcinek sam sobie był prezentem dla kogoś. Może znacie kogoś, kto jest totalnie napięty przedświątecznie. Z reguły to są kobiety. Wiem coś o tym, bo miałam to w domu. I może ten odcinek jako prezent pomagający w przeżyciu tych świąt fajnie będzie idealnym rozwiązaniem. Dlatego zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że w dniu emisji będzie dalej tak świątecznie, iskrząco, świątecznie, magicznie i w ogóle. Także do zobaczenia.